to, co nam obiecywano w procesie akcesyjnym, że będziemy mogli korzystać z ogromnego rynku nieograniczonych usług, że będziemy mogli te usługi wykonywać na terenie każdego z państw, na warunkach takich, jak w każdym państwie możemy to, jak w swoim własnym państwie możemy to wykonywać, okazało się fikcją, bowiem w tej chwili właśnie mocne państwa zachodniej Europy szukają sposobu, jakby te usługi ograniczyć. A transport, jakby na to nie patrzeć, jest usługą. Dlatego też, aby wywrzeć większy nacisk na rządy wielu państw, które wtedy nie widziały problemu i nie popierały nas, dogadaliśmy się z kolegami z zagranicznych stowarzyszeń, które zrzeszają przewoźników, żeby taką akcję przeprowadzić razem. Od dawna szukaliśmy terminu. Niestety 1 lipca jest już taką ostateczną determinantą, a jeszcze trzeba dać szansę naszym rządom, żeby w jakikolwiek sposób zareagowały, żeby mogły wspólnie zareagować i wywierać nacisk na Komisję Europejską. W związku z tym dzisiejszy dzień jest właśnie takim dniem, gdzie w 11 stolicach Europy niezadowoleni przewoźnicy składają petycje zarówno do ambasady francuskiej, jak również do swoich przedstawicielstw Komisji Europejskiej. Dla nas najważniejsze jest, żeby w tym samym czasie we wszystkich przedstawicielstwach, tam gdzie będą te akcje organizowane, żeby te petycje do Komisji Europejskiej były złożone. I oczywiście najważniejsze jest, żeby nasze rządy naszych państw, tych 11 państw, które współorganizują taką akcję, żeby współpracowały ze sobą. To my jesteśmy tą taką, powiedzmy sobie, takim pomostem pomiędzy naszymi rządami, umożliwiającym im nawiązanie kontaktu, nawiązanie dialogu. Idziemy? Idziemy. Dziękuję bardzo. Zapowiadała nam równe szanse. Francja pokazała, że korzysta bez ograniczeń z tego, co umożliwia Unia Europejska, jednakże stara się wszelkimi sposobami ograniczyć udział zagranicznych usługodawców na swoim obszarze. Efektem tego jest absurdalny przepis, który nie dość, że wdraża ogromną stawkę minimalną, to jeszcze Francuzi dokładają do tego ogromne kary za nieposzanowanie ich wewnętrznych regulacji dotyczących odpoczynku. Nie pozwalają kierowcom naszym odpoczywać w swoim kraju, w swojej bazie,
nakazują im odpoczywać w hotelach we Francji, w hotelach, których po prostu nie ma. Nie ma hoteli, pod który można byłoby podjechać ciężarówką i zlecić ochronę tej ciężarówki. Przecież wiecie, że odpowiadamy za ładunek nam powierzony na podstawie zupełnie innych przepisów. Czyli dochodzi do absurdu. Przepisy wzajemnie się wykluczają. Francuzi ignorują przepisy międzynarodowe, konwencje, jak również traktaty wszelkiego rodzaju, traktaty i ustalenia europejskie. Wprowadzają swoje przepisy. To jest przejaw nowej formy protekcjonizmu w Europie i temu się właśnie sprzeciwiamy. Nasz transport, nasza jedyna polska firma, ostatnia duża polska firma, powinniśmy, powiem szczerze, zrobić wszystko, zjednoczyć się, żeby obronić to i obronić te miejsca pracy. Także apeluję z tej strony do władz, naszych władz rządowych, żeby silną ręką uderzyli może wreszcie w stół, żeby powiedzieli konkretnie w Belgii, w Brukseli, że jesteśmy suwerennym państwem i mamy prawo do tego, żeby normalnie się rozwijać w całej Europie, tak jak wszystkie pozostałe państwa typu Niemcy, Francja. Do czego my doszliśmy? W środku Europy i od wschodu, i od zachodu nam narzucają. Myślę, że każdy niech sobie sam odpowie, gdzie my jesteśmy teraz. Czy my jesteśmy Polakami surowymi i sami budowaliśmy i to utrzymuję, czy nam dyktaturę będą narzucać, jak nie wschód, to zachód. Popieramy z całych sił ten protest i liczymy na to, że nareszcie się niektórzy opamiętają. Liczymy na polski rząd, że w końcu twardą ręką uderzy w stół i powie dość tego. Nie można. My jesteśmy poddani pod urzędy polskie, skarbowe, ZUS-y i tak dalej i my tu się mamy rozliczać z naszej działalności, a nie przed jakimś Francuzem. Przecież to jest nienormalne, że na przykład my, nasze firmy, które wykonują tranzyt przez Francję, czy dowożą towar do francuskich firm, mamy mieć przedstawiciela francuskiego we Francji. To jest normalne szpiegostwo gospodarcze, ludzie. Przecież to każdy trzeciomyślący człowiek się na to nie zgodzi. Że no przecież będzie trzeba, no to pojedziemy zamiast Tiry na drogę, pojedziemy na Brukselę, no zobaczymy. Jest nas bardzo dużo, najwięcej w Europie. Niech z każdej firmy pojedzie co piąty, no to zablokujemy Europę, no. Myślę, że to jest początek naszych protestów, naszych strajków, chyba że tak jak Piotr powiedział, rząd nam pomoże i no i ruszymy wszyscy razem. Thank you.
deklarujemy nasze uwagi do naszych europosłów, że dalej tolerowanie tego faktu, że lidera przewozów międzynarodowych w Europie sekuje się na każdym kroku, utrudniając mu pracę. Myśmy to, co osiągnęli, osiągnęliśmy wielkim wysiłkiem naszych przedsiębiorców, dużą determinacją, fachowością i nieprzypadkowo jesteśmy liderami. W związku z tym każde działanie, niektórym to się w Europie nie podoba, każde działanie zmierzające do tego, żeby nas wyeliminować, no spotka się z naszym protestem i to w sposób zdecydowany. Apeluję do europosłów, a przecież reprezentują nas, mam nadzieję skutecznie, żeby wziąć nasze argumenty pod uwagę i spróbować nam, właśnie nie spróbować, pomóc nam po prostu. Każdy z nas wykonuje przewozy do Francji i powinniśmy sobie zdawać z jednej rzeczy sprawę. To, że żeśmy urośli do trybunów tego zawodu i na dzień dzisiejszy właściwie dyktujemy na rynku europejskim swoimi usługami możliwości nasze, to nie znaczy, że nas próbuje się wyniszczyć w sposób taki, żeby zmaksymalizować koszty naszej pracy. Koszty pracy u nas są porównywalne do unijnych. Takie same pikiety organizowane są w 11 stolicach Europy, bowiem nie zgadzamy się nie tylko my, polscy przewoźnicy, ale również przewoźnicy z innych krajów Unii Europejskiej, którzy również czują się oszukani, zostali zaproszeni do Unii Europejskiej, obiecywano im Europę równych szans i kiedy zachodni kapitał pokonał nasze fabryki, pokonał nasze sieci handlowe, pokonał nasze gospodarki, okazuje się, że my nawet nie możemy wyjść z naszymi usługami na zewnątrz. Również niemieccy parlamentarzyści również byli przeciwko tym regulacjom, bowiem one są być może i słuszne, ale na pewno nie mogą być stosowane wobec tych przedsiębiorców, wobec takiej branży jak nasz transport, gdzie nasi pracownicy kilka chwil tylko znajdują się na terytorium Niemiec i już muszą stosować prawo niemieckie. Mało tego, zmuszani jesteśmy do łamania naszego polskiego prawa. Jeżeli Europa uważa, że trzeba coś zmienić, to powinna się odbyć ogólnoeuropejska debata, powinno się wysłuchać wszystkie strony i wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Nie można wdrażać przepisów jednostronnie, bezdyskusyjnie, bezkompromisowo tylko dlatego, że ma się trochę większą reprezentację i ma się więcej urzędników w Komisji Europejskiej. Silniejsze ekonomicznie państwa dyktują swoje warunki, Komisja jest ślepa, głucha, nie reaguje.